Witam zawodnika. Siema, mordo. Dobra, wyślesz nam PGG? Znaczy, ale najlepiej to Deep Lola w ogóle. To nie będziesz zadowolony, bo mam Lola po polsku. Dobra, nie, no już się przyzwyczaiłem, że co drugi tutaj człowiek ma Ligę Legend po polsku. Czekaj, ja ci nie wyślę o PGG, bo ja mam taki znaczek śmieszny, czekaj, patrz. I trochę ciężko mi to wpisać przed nikiem. Czyli ty mówisz, że nie masz swojego niku nigdzie zapisanego i masz dziwny znaczek, tak? Tak, tak. Czekaj, dopiero będę mieć ten znaczek. Tak, najwięcej to Lux tam grałem, albo Xeracikiem na midzie. Ewentualnie Aniwka. Ale jak gram Grankedy, to stałem się w sumie tylko trzema czepami napierdzielać. No kurde, nie? To elegancko tutaj. Lux, Aniwia, to taki Sigma player z ciebie trochę. Weź się ktoś tutaj normalny, a nie jakiś co Yasuo gra. Weź, jak czasami jak gram tą Lux, to od Q nie mogę trafić. No i to dobrze. I grałeś od 30 dni w Lola, czy po prostu Deeple się tak wolno update'uje? Rankedów trochę mało grałem, wiesz? Może przez to. No dobra, nie, ale jak jesteś enjoyerem, a ty grasz Lux na midzie? No, dokładnie. A dobra, nie, dopiero się zabejtowało. Grasz Lux na midzie i masz 2 CS-y na minutę? Znaczy, na midzie. Większość się staram grać jakąś... Nie, dobra. Albo, tak jak mówiłem, to Xeratem. A Lux to tak, mainik taki bardziej, nie? Ale lecę albo na supporcie, albo na midzie nam lecę. Nie, ale dobra, to szanujemy, nie? Bo fajna jest Lux. Lux to jest idealny chyba champion. Sorry, jak mam trochę załamany głos, ale mam jakiegoś stresa, nie wiem czemu. Ile masz lat, skąd pochodzisz? Ja? 24, stary. Z Wielkopolski, koło Poznania. Czym się zajmujesz na co dzień? Ja? Cieciuwa. Cieciuwa? No, siedzę sobie na ochronie. Cieciuwa inaczej. A, taka. Sieciuwa, myślałem, że sieciuwa. Nie. A co robisz, jak jesteś na tej ochronie? Chłopie, obchody i oglądam seriale. Oje. Tam się nic nie dzieje praktycznie. A miałeś jakąś akcję, że na przykład musiałbyś się z kimś napierdalać? Tak, ale w sumie to na bramce jak byłem. Czasami tam na jakieś bramki łażę, nie? Ale tak, do klubu? Tak, ale na obiekcie jak jestem, tak na normalnej robocie, no to jedyne co się zdarzyło, to wszedł medal i się trochę napił i sobie zasnął, nie? Dobra, czaję. Co banujesz? Iza, nienawidzę na to grać. Nie, to akurat bardzo sensowne. Jak grasz jakąś właśnie Xeratem czy Lux, to taki ban Fizza w porządku. Kurde, Lux jako pierwszy na midzie wybieram. No zamień się z brzydkodziobem. No chciałem, a się nie chciał. To z wędrującym krabem. Opa, zamienił się, cicho. Elegancko. Grałeś z tym? Z First Strike'iem? Możesz mi mówić po polsku bardziej, bo mój angielski słabo. Mój angielski leży. Z pierwszym uderzeniem. Nie grałem. Nie, ale dobra, Kometa Gil, masz łatwiejszy pałk na linii. Łatwiej się lejnuje. Dobra, dawaj tam Lux. Tak jak prestiżowo może, co? O. Jest jakiś dojebany skin? Nie no. Są pewne OP skiny na Lux, na przykład ten co następny jest OP, bo tu nie widać jak kół leci i jeszcze ta Elementalist chyba, jak tam odpowiednio tak ustawisz. Tak, to akurat jego potwierdzam. Ale ci powiem, ten jest najpiękniejszy do Lux. To bym chciał mieć. Nie no, co ty gadasz. No, z dobra. Awatarka? Z Awatara to może nie, mówię, game. Dawaj tam co się zmienia kolory. I z Ignite'em grasz? No co? A czemu nie tepek? Mówisz, nie umiem z tepekiem, ci się powiem. Spróbować? No, zacznij grać z tepekiem. Ignite na Lux jest bez sensu. Powiem ci, że nigdy nie wiem, kiedy używać tego tepeka, a nie kiedy go dobrze użyć. Albo na przykład, kiedy na przykład, nie wiem, wlecieć na jakiegoś bota, albo na topa. A nawet to po prostu na linię tepujesz. Aha, czyli to tak nie lecisz na jakiegoś bota albo coś, żeby zrobić. No, po prostu po to, żebyś miał łatwiejsze recolej, żeby lepiej było. Bo aha. Ignite na Lux jest o tyle problematyczny, że zazwyczaj nie masz zasięgu, żeby go rzucić, a też nie potrzebujesz. Ewentualnie możesz sobie zagrać barierę, jakbyś grał w jakieś Zedy czy coś i się bał przegrać. Ale tak to chyba TP-ka wszyscy grają, tak mi się wydaje, że TP-ek najlepszy. Bo z Ignite'em to ty, co możesz ewentualnie zajebać kogoś na trzecim poziomie, jakby odjebał jakieś Kongo i zintował. To tam słuchaj na profesorze. Ja sobie zawsze lubię tak sprawdzić, jak to tak w miarę gra, żeby wiedzieć, czy będzie się bardziej wbijać, czy nie, chociaż i tak wiem, że to zbytnio nie odzwierciedla to, jak on gra. Dobra, nie, musisz pomyśleć, na co grasz i przeanalizować matchupy. Gramy tak, w Mordekaisera grasz. Wiem i to już mnie przeraża. To, że grasz w Mordekaisera, to jest w ogóle dziwne, bo no on ci raczej nic nie zrobi, nie? To jest, grasz Lux, która ma 4000 zasięgu, a on gra Mordekaiserem. To jest git tylko w czempiony Mel na topie. Jakbyś grał Riven, to byś się pewnie... Nie no, Riven akurat jest git w Mordekaisera, ale... Jakieś Ilao i tanki, czyli no to jest tragedia, nie? Ale najważniejsze jest to, że grasz w Nunersa, więc... Ja zawsze zaczynam od Doranka. Nie, to dobry pomysł, nie? Tak. No, jak tu jest coaching, to mogę się spytać od razu. Nie no, Doran zawsze. Ja jaki, ogólnie... jaki bolid grasz? O, dobra. A ten czat może zmniejsza, co? Jej! O, kurwa. Kurwa, co ty za kolegów tam masz, nie?
Chyba aktualnie oglądają twój stream. Coś czuję. Ja pierdolę, nie? Wstyd się z kimś takim przyjaźnić. Przepraszam za to, jak coś. Chyba to czekaj, to na wszelki wypadek może... O, kliknij enter. No, zmniejszyłem. A, schowałeś czat. Dobra, git. Bo ja myślałem, że się zasłonię kamerką. A dobra, to niech będzie tu. Dobra, więc patrz, teraz grasz Nunersa. Nunersa często level 2 ci może zrobić. Wiesz, o co chodzi? Tak, więc od razu kulkę mi wjedzie. Spoko zwardować kurczaki na przykład. Żyje go tutaj, tak? Tak, ale tak nie, że tam gdzie spingowałeś, tylko tak, żebyś wiesz, tu przy przejściu miał. Tak pomiędzy jedną ścianką a drugą. O, tam gdzie ty kliknąłeś teraz. No, tak bardziej trochę do środka, nie? Ale dobra, jest okej, okay, bo i tak ktoś ci zwardował rzekę, więc wszystko będziesz widział. Chyba tyle krzywo teraz, że ci tam może przejść, nie? Ale no... Tyle. Ja ogólnie dzięki Krisos zasuwa z Twitch Prime. Żółw dla ciebie. Może dobry pomysł, czy nie? No tak, wiadomo nic, nie? Jakby jak on już tak podchodzi, to masz tutaj go skontestować trochę, rzucić jakieś E. Nie możesz już tak dać tutaj luźno chodzić. Bone plating zbity. Jedyny problem jest takim, że jakbyś chciał go nawalać na przykład na autoataki, to co zrobiłeś teraz jest totalnie bez sensu, bo stankowałeś 5 creepów, a on i tak ma Doran's Shielda i Second Wind, więc nic mu nie bijesz, nie? Oj. Plan jaki ty chciałeś zagrać jest sprytny, tylko... Wykona niezłe, wiem. Tylko no problem jest taki, że jak to zrobisz, to dużo creepów tankujesz i dużo HP tracisz. No chłopie, ja się stresuję aktualnie, jak gram tutaj z tobą. W sensie, jak ty patrzysz, nie wiem czemu, łapa mi lata. No to ten. Pomyśl, jakbyś na przykład próbował okraść jakiś obiekt, nie? A ty byłbyś tym, który patrzy na kamerze, nie? Czuj się w tego człowieka. On nie może czuć stresu, nie? Każde zawahanie. Dobra, smisowałem. Ładnie. Spotka? No w sumie dobry pomysł. Jeszcze wiedza, że ogląda to jeszcze z 500 osób. Pewnie tam na czacie bekę cisną z tego. Nie pomaga. Nie, no nie przejmuj się, nie. Okej. Dobra, słuchaj, nie, to ci powiem żart, żebyś się trochę rozluźnił. On flashnął, aha, dobra. Jakbym miał stuna, to bym go zabił. Lux nie ma stuna jak coś. A, bo mam unieruchomienie, dobra. Mniejsza. 400 maestri, nie? Lux ma stuna. No i patrz, teraz weź to, tego creepka i się cofniesz teraz. No też raczej chyba się cofną. Patrz, cofasz i typujesz. I teraz elegancko możesz przyjechać z teleportacją, nic nie tracisz. Spinguj może, by nawet nie rzucał kutu. Dobrze. On jeszcze jest ogarnięty w miarę. Dawaj Darkseela. Ciemną pieczęć. Dobra. Ciemną pieczęć. Tajemnicza pieczęć. O, no. No i tą potkę. I tepuj. No pod to nigdy nie grałem. No i widzisz, teraz creepów nie tracisz. Jakbyś trochę szybciej co ten jeszcze w ogóle stepował, to w ogóle było. Ale dobra. To posłuchaj. Żart taki tematyczny. Dawaj. Byłeś na studiach? Nie. Dobra, to najwyżej nie zrozumiesz, nie? Ale jak nie zrozumiesz, to będzie jeszcze śmieszniej. Wchodzi całka oznaczona do pociągu, a tam nie jej przedział. Dobra. Zrozumiałeś? Trochę ogarnąłem. Poszedł, zwardował. Nie wiem, czuję się trochę jak taki debil. Nie, bo zrozumiałeś przecież żart. Nie, ale ogólnie, grając teraz tutaj. Okej. Tu rzekę se zwary po prostu. Nie, ja dobra, to te, też nie, też nie, nie jest to złe, nie? No, no są leci.
Będziesz mu recall przerwać. Elegancko. To było właśnie w planach. Chociaż mogłem najpierw Q rzucić. Więcej damage'u, ale i tak by się cofnął. Nie no, jakby to, że go tam obijesz, nie ma żadnego znaczenia. To bardziej tylko, żeś recall przerwał, bo on i tak pójdzie do lasu i się wleczy do full HP od razu. O, leci we o, mnie Q, 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 Q. O, dobra. Nie widziałeś dobra, tego. Dobra, jest okej, okay, nie? Ważne chodzi tylko, że jak on z ciebie biega, to ty rzucasz Q, RK, a zaraz? Nie zabiłoby go chyba ale raczej. Patrz, teraz możesz w ogóle zerkować tak po prostu przez środek, żeby creepy spuszować. Dawaj, teraz RK, możesz jeszcze go trafić przy okazji. Czekaj, to jest w planach, żeby go zabić. On nie cofnął. Jedno dobre kill on leży w sumie. Jakieś E? Możesz z E zawsze zacząć? E slowuje, nie? I E ciężko zdodżować. O, elegancko. Wow, dobrze! Trzeba jeszcze maestrię pokazać. To było clean. Dobra. Szybko puszuj, puszuj tego wave'a, nie? Autoatakuj cały czas. Nie masz chwili na oddech, nie? Dawaj E od razu. Oj. Dobra, klikaj recall. Recall. Nie, bo jakbyś chciał tutaj wziąć plate'a, to za późno wrócisz na linię. No, w sumie dam mu trochę przewagę, bo już się cofnął, dobra. No nie, opary. Kupuj książkę. Lost chapter, tak zwane. Nie to, nie, cofnij! No dobra. Lost chapter. To, nie? Tak. No mówisz książkę, to usłyszałem to. No to wygląda jak książka, to bardziej jak... No, kurwa, książek jest sporo, nie? No słuchaj, jak grasz... Generalnie 90% magów zawsze chce kupić na pierwszy item Lost Chapter, nie? I to, co kupiłeś ty, nie? Zapomniana... Rozdział zaginiony. Zaginiony rozdział, o. No co, bym sobie pod meczakie podleciał, nie? No, no rozumiem, bo widzę, że tutaj nie pierdolisz się w tańcu. Ale nie, meczaja to jest chyba jeden z gorszych itemów, jaki możesz kupić. Chociaż na luks jeszcze jest okej, okay, nie? Co, zwardować tu, czy tu bardziej? A, tak, na rzece. Tu? Tutaj, gdzie spingowałeś, o no. Elegancko, środek rzeki. W sumie nie lepiej tutaj? Nie, to jest za daleko, tak to wiesz jakby, bo wtedy będziesz widział jak ci wbiegnie, nie? Z tej pochylni. Ale co on tu kmini? W? Miałem. Dobra, mogę flashnąć w sumie. No. A jaki bierzesz upgrade? Jaki byś chciał? Wybierz sobie. Woda. Tak, musimy poczekać. Co, buty zrushować? Tak, kup buty jedynki, nie? Wracaj na mida. No to pięć dwóch zabili. Dobra, ładnie. Spoko, byle do dziewiątego, potem już tak łaszutujesz te creepy. No ogólnie trochę mało mówię, bo taki zazwyczaj milczący jestem jak gram. Nie no dobrze, nie, skup się tutaj na grze. I... Gdyby zszedłby na bota. Dobry pomysł? No raczej ciężko tam zrobić i za późno, bo już wave z nami idzie. Jeszcze taki jeden żart na rozluźnienie muszę ci zrobić, nie? Dawaj. Co musi zrobić łysy, żeby się podrapać po włosach? Nie wiem, zaskocz mnie. Dziurę w kieszeni. No, dobra. Dużo masz tam jeszcze tych sucharów? No słuchaj, specjalnie dla ciebie przyniosłem książkę 500 najlepszych polskich dowcipów. O kurde, dawaj. Chyba ten jest mocny, uwaga. Dlaczego kościół zakazuje kobietom miłości francuskiej? Bo jak połknie, to kanibalizm, a jak wypluje, to aborcja. Aż mi się przypomniał kawałek słonia. Dobra, nie, ale już się tutaj odstresowaliśmy, teraz powrót do grania w komputer. Patrz, jest plate'a, zaraz weźmiesz. Okej, okay, dobrze, nice. O! Dobra, jesteś safe, wujs. O, dobra, ale zrobiłem. A masz flasha, flash. Nie, dobra, ja przepraszam, cię zagadałem tym żartem, nie, kosmonautem. Znaczy nie, powiem ci, że z tym kilo czasami tak mam, że
No, to nie trafię i poleci zupełnie w inną stronę niż ja. Tu jakiś lety, kula, tak? Ten, próba jakaś? Nie, uciekł, o teraz. No, dobra. Teraz ja zjebałem. Dobra, teraz ginę. Nie mam co zrobić. Jakbym ten trafił, no to by tak się nie stało. Nie, spoko, tylko musimy po prostu dalej stać, bardziej trzymać na zasięg, nie? Dobra, bierz obuwie maga, będziemy szybko biegać. Przydadzą się buty. Wiesz, dobra, i teraz stepujesz od razu tu. I co z tego rozdziałku? Ja zawsze pod nawałnicę lecę, ale coś tam kiedyś pamiętam, mówiłeś, że to jest niedobre na magów, nie? Nie, to jest dobre, tylko na Ari nie jest dobre. Aha, dobra. Tu jest, na tym ludziku jest git, nie? Tutaj jest elegancka nawałnica. Czyli nawałnicę od razu robić. Dawaj, idziemy w nawałnicę. Patrz, teraz rzucasz Q i E, nie? Od razu creepy lecą. Tak, żebyś wszystkie teraz szybko pik. Oj. O, tepa się i tak. To miało być trochę inaczej. Dobra, git. Nie no, ja ci to powiem, ja się maksymalnie na taki poziom platyny czuję, może golda. Wyżej jakoś się nie czuję. Dobrze, spokojnie, nie? Ale powiem ci, ale że tutaj to... konceptów trzeba ci naprawić w wymyśleniu o graniu Lux i będzie git, nie? To nie jest jakiś ciężki champion. No, paradoksalnie Lux jest w sumie łatwo. No, trochę za blisko stoisz, nie? Czy co, bardziej tak? Weź. O. W sumie mogę trochę... O, dobra. Ale nie zrobię agenta 07 przynajmniej, bo jeden kill jest. Nie, po prostu... Nie, strasznie blisko podchodzisz do tego Mordekaisera. Nie wiem, mam taką ochotę, nie wiem, go... O, dobra, czekaj. Zginę. Ej. No Darius może carry zrobi. Nie no, wygracie to, tylko musisz się skupić, nie? Lepiej przyfarmić i bardziej z głową to rozegrać, nie? Z tyłu troszkę, na wyczucie. Nie no, wiem pewnie, że masz bekę z tego place'a. Ogólnie z tych place'ów, jakie tu robię. Nie no, to my tutaj, wiesz, nie prosimy sobie hehe podśmiechiwać, nie? Podśmiechać ci mogę, jak ci żart jakiś kolejny opowiem. Uwaga! Matka budzi syna. Wstawaj, Zenek, za 15 minut odjeżdża twój pociąg. A czy ja leżę na torach? No, to taki poziom tutaj. Mocny suchar. No patrz, Dariusz spuszował. A Atrak 0,5 zrobił. Nie wiem, bo ja gram to luz, lubię tak zawsze... Nie wiem, blisko stać, żeby ich właśnie tak obijać. Tylko wiem, że ten Mordekaiser ma te przeciągnięcie. To jest jedno przeciągnięcie, ja praktycznie leżę. Creepy, go, down, pum. Nie, ale patrz, ty nie musisz do niego podchodzić. Rzucisz jeszcze Q. Tu masz teraz podejść trochę bliżej, nie? Żeby ten tego. A tu masz R-kować, żeby mu jego puszować. Bo tak. No patrz, jej zawód pewnie podchodzi. No, już szedł. No, dobra. Masz od góry coś tego? Tak, wiem, widziałem. Wersa. Poszedł. Rolda pójdzie? Poszedł Rolda. Co, podejść tam? Przeszkodzić mu? Czy to zostać nam idzie? No, a jak mu przeszkodzisz? Nie wiem, to mu rzucę jakieś E, Q. Co on z tego zrobi? No nie wiem. I tak, już teraz nic nie zrobię. No nie mam co. Dobra. No Kasper Disaster trochę tutaj, wiesz, ten... agresor, nie? No. Dobra, kupuj pałkę. Ten flash tu. Nie wiem, czy to widziałeś. Klaus niestety. O, pa. No, on ma dubla. No jednak... kolejny champion dla debili stopa. Jeszcze maestrię pokazał. No, tak pokazał maestr, to musi być serio. Kozakiem. Nie no, ja jak widzę, jak na przykład jest jakiś Polaczek w enemy,
Jak go zabiję, nie wiem, lubię czasami tę esję pokazać, żeby go wkurzyć. Nie wiem, jakaś taka mentalność Polaczka i brąza we mnie siedzi trochę. No i dobrze, nie? Pokazujesz dominację. Ale powiem jakbyś jeszcze pokazał kciuk w górę, to dopiero jest dominacja. Nie mam tego, ale to. O, o to dam. Ale powiem ci, że czasami, jak sobie gram jakieś te normale, no to są normale, nie? I nie wiem, zabiję kogoś, pokażę mu tą maestrię, to już typek czasami rage dostaje i zaczyna trochę gorzej grać. No to są tak zwane sztuczki psychologiczne. Tylko gorzej jak Ropa, zabiję... teraz podchodzę creepy, musisz dorzucić QE, nie? Tak żeby wszystkie złapać naraz. O, dobra. Trochę się spóźniłeś. O, dobra. Okej, okay. flash. Aj, biegnij do bota, nie? Może to jeszcze tej FIFA Rafą. Oj, ej, mogę się tu spokojnie uciec. Cicho. Aj! Dobra, ale ucieknę. No, tutaj widzę... Nie sprawdzili tego. Niezłą grę psychologiczną tutaj zapodałeś. O Jezu, dobra. Cicho, Darius idzie. Dobra, to jest tylko... O, dobra, patrz! Dobra. A Darius ma dubla. Nafidowany Darius to dobry Darius. Nie, dobra, ty to będziesz kupował czas, nie? Darius... Darius to Darius robi co trzeba. No, pewnie skończę status 2-7, 2-8, no pewnie coś takiego. Spoko, ale teraz typujesz na mida, nie? I kolejnego wave'a nie stracisz. Nie, ja mam na przykład tak, że jak już, dobra, pójdzie mi trochę źle ta gra, nafiduję, staram się chociaż jakoś, nie wiem, teamowi pomóc, żeby... No nie, ale parta, zbierzesz tower. Musisz rzucić, jak będą creepy szły, to najpierw rzucasz K, Q, 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 Q i teraz E, ale tak, żeby wszystkie 5-6 creepów było, nie? Jo, dobrze, trochę pociągnij. Trochę źle, dobra. Ale wiem już o co chodzi. Wiesz o co chodzi, nie? O tak powinieneś na lux cały czas grać, po prostu wychodzisz przed wave'a, Q w tego skurczybyka. Dobra. No i dobra, nie? Teraz tej... Robicie go, robisz go, nie? O, dobra, to jest za wcześnie. Dobrze, nie? Jest rozjebane. I teraz cicho. No i elegancko, nie? Zobacz, co tam są na kmini. Co ja masz od prawej? Nie ma, to już jest Adrox, chociaż on ma 0,7. Ale coś czuję, że i tak, jakby się we mnie bił, to bym nie zrobił. Dobra, zwarty środek i weź jeszcze tego wave'a, zmina. Czekaj, bo tu ten, a dobra. Przyjdę. Nie, bo widziałem, że tą relę ktoś coś goniło, ona na low była. No nie, no, to trochę ten. Trochę off tempo znowu, nie? Tracimy cenne sekundy, teraz gorzej zrekolujemy, nie? Czyli co, jak na przykład widzę, że nie wiem, mam tu wave'a, tu na przykład ktoś kogoś goni. Nie wiem, to złazić mu pomóc, czy zostawać na tej linii? No zawsze to jest. Ciężko powiedzieć, nie? No dużo zależy od tej sytuacji, no tej elegancji ewidentnie ona tam już była dead, więc mogłeś po prostu szybko wziąć tego wave'a, by jeszcze mieć 20 sekund zanim Mordekaiser zrecolował, znaczy zanim stał i wtedy mogłeś po prostu dopuszczać tego wave'a szybko i się cofnąć i w tempo wejść, nie? A teraz on jest pierwszy, czyli trochę do tyłu. Jak coś, to lepiej kupić książkę niż kryształ. Mówisz? No. A co byś polecił to drugie? Bo ja zazwyczaj lecę to albo to. Jedno i drugie jest okej, nie? Zależy też co oni grają, nie? Ile mają MR-a, jaka jest gra. Teraz tu mógłbyś przyjść. Yo. Ale rucha tym Dariusem. No, ma 13 dni. Bart, widzisz przez to, że nie masz książki teraz, jesteś generalnie całą grę do tyłu, to nie masz tu już klipów z tyłu. Na jedno E. Co jest trochę problematyczne. No tego topa się cofnąć czy puszować? Nie no, puszuję chyba, nie? Nie no, już tu bierzcie tam. Bierzcie ten tower. Ty i tak tam zbyt dużo nie zrobisz, że jesteś za późno, powinieneś... Już sobie może tam być trochę wcześniej, nie? Dobra, może nawet inhibitor. Trzeba się dalej brać. Nie wiem, czym brał inhibitor. No z tym Dariusem? Weź tower i inhibitor już jebać, nie? No chyba, że kończycie grę. To jeszcze jest jeszcze opcja. No dobra, możecie teoretycznie to wziąć i ten Darius grę skończy zaraz, tak? O, dobra, no. Co chcesz drugiego?
Dawaj ogień. No to kurde, tam się poszło jakiś. Dobra, i postaw tu Vardansem w środku. Linii. U? Tak. No to w sumie po co? No bo teraz oni zniszczą wam wave'a, jak będą chcieli gdzieś wyjść, to będziesz wiedział, jak przychodzą przez mida i czy poszli w lewo, czy poszli w prawo. Niebieski trinket? Dobra, nieważne już. Dobra. Nie, z tym to akurat mam problem. Nawet jak gram na supporcie, to jak już mi się zrobi ten item do supporta ze stakami, nie? O nie wiem, w sumie czemu to poszedł, dobra. To często zapominam tego czerwonego kupić. I tak. Fajne, to słabo, nie? Wracam na linię, nie? Pamiętam o tym, cofam się znowu do bazy i znowu zapominam to kupić. Dobra, no. Tam możecie zrobić ten luzaku. Podeszli, to prawie czego rzucasz Q, więc Q nie rzucaj na razie w naszora. Nie musisz, okej. Okay. No dobra, to po prostu nie kontestują. Drake za 50. Możecie jeszcze Drake'a wziąć. No powiem ci, że trochę tego mida zrąbałem, ale zaraz ugrywa gierkę. Tu walisz full combo, cyk, pyk, wszyscy umierają. Dzięki, możecie kończyć. Flashnął. No wrajcie, po prostu midem, nie? To jest koniec gry, angle. No w sumie, Darius, gdyby nie ten Darius... ich wszystkich zabije. Gdyby nie on, to byśmy jeszcze to przerąbali, raczej. Nie ma. No, za późno trochę, dobra. Te Q to jest porażka u mnie, naprawdę. Main looks, pamiętaj. Dobra, idźcie w Drake'a. Rzuć jeszcze E tam na odchodnym i... Już za późno, już poszedłem. Pinguj Drake'a. Żeby chłopaki wiedzieli, co się dzieje. Mi się wydaje, że chyba nawet bez tego wiedzą. To cofka? Chyba cofka, nie? Tam, możesz cofnąć, sprzedać potkę i kupić książkę. Czar... Co jak to się nazywa? Czar... Nie, to. Właśnie sprzedać potkę. Kupić to. Jakiś tam kodeks. Czarci kodeks. Czarci. Co znaczy czarci? Nie, ten zły, okrutny. Jakie słowo. Dobra. Co się dzieje? O, tu i tu masz poszukać czegoś. Jakiś, wiesz. Diabelski. Dobra. A czaci to od czarta. Naprawdę. O, dobra! Chciałem się tu flashnąć. Dobra, i tak bym nie uciekł, wiesz? O, ta pasywka mnie dobiła. Ale chciałem tutaj flashnąć. Właśnie, no widziałeś, przeszedłem sobie w ściankę. No dobra, sprytnie. Ale od razu jak ktoś się wchodzi, od razu rzucaj W, nie? Wow, i zwyciężyłeś. No, bo Darius wykierował, zagrałem trochę jak gówno na tym idzie. Ja dobra, pan, woda. Dużo tu jest rzeczy do sfiksowania. Ale spokojnie, naprawimy to. No, QSS akurat to jest trolling, nie? Nikt ci nie będzie kupał QSS-a na Mordekaisera na Lux. No to, no, z całym szacunkiem, nie? No i tak mi porobił. No jak mi porobił, bo trochę jak ścierwo zagrałem. No i tak szczerze przyjęcie, że nigdy nie powinieneś dojść do sytuacji, gdzie możesz ten. Gdzie Mordekaiser ci jarkę rzuca, nie? Tego z buta. Dobra, przejdźmy na samego początku. Jakby wiadomo, plan nas na początku jest taki, że chcesz ten. Chcesz sobie elegancko zwardować coś tutaj. No i lepiej gdzieś tu po prostu, nie? Aha, tu, bo będziesz widział tam, jak ci wyjdzie stąd. Będziesz widział, jak tu pójdzie na kurczaki. Wszystko wtedy wbidzisz i ziomek na pewno ci nie wleci level 2 tędy i ci nie zabije. Czyli to z automatu tam lecę. A tu tak... Znaczy to na Nunu głównie, nie? Ale generalnie na wszystko możesz tak szczerze wardować sobie w tym miejscu tutaj na początku. Bo to, że tutaj tak postawiłeś przy ścianie, jest takie trochę... Ech, no po co stać przy ścianie, jak możesz postawić tu? Jak postawisz tu, to będziesz widział więcej, nie? A tak to ściana ci trochę zabiera teren. Przez teraz nawet nie widzisz wszystkich kurczaków, nie? No i dobra, i masz taki matchup, że grasz teoretycznie
Melee Champion. Range Championów w Melee Championa. Zawsze czymś takim chcesz mieć presję i jakby pierwszym puszować i zawsze uderzać. Nie? Problem jest taki, że tutaj trochę się spóźniłeś z tym Wardem, bo tego Warda to powinieneś postawić tak z 10 sekund temu i już powinieneś być pierwszy na wave i auto-atakować te creepy. No ale dobra, nie jest tu źle, nie? No w sumie to pierwszy raz tam Warda dawałem, nie? Bo tak nigdy wcześniej no, tu nie dawałem. Jakby większość melee meczów po prostu tak samo wygląda. Więc tak czy siak, chcesz po prostu to kontestować, więc twój plan powinien być taki, że bijesz to z auto-ataków te creepy. Jak on podchodzi, to mu walisz E, ewentualnie możesz walnąć jakiś autoatak. Jak w sensie, jak walniesz po E, nie? A tak to teraz tutaj przedeści, to jest trochę krzywy spot dla ciebie do dostania, bo zaraz stankujesz creepy. Lepiej po prostu stać tu, jak już jesteś. I teraz ten autoatak tu, co zaraz zrobisz, jest mega tragiczny. Twój champion, no nie grasz Tristaną, nie grasz Caitlyn, nie grasz niczym. Jeszcze dostajesz to jeszcze Q, a on teraz pociągnie ze sobą wszystkie te creepy, nie? I zobacz, jeszcze tutaj dostałeś tego. Dostajesz obrażeń z tych creepów, a ty mu nic nie zadałeś praktycznie, bo on ma second winda i Doran's Shielda, więc nic mu nie bierze, on po prostu superior Hellfragen. I tu nie wiem czemu bardzo chciałeś to jakby przytrzymać sobie. Wiem, że fajnie, łatwiej zaskitować, tylko problem jest taki, że teraz jak to przytrzymałeś, straciłeś 100 HP. Takie coś może później jest git, jeszcze jak mógłbyś to, nie wiem, podejść i sobie rzucić W, to wtedy spoko. Ale tak to... No, widzisz zresztą, że stankowałeś 10 creepów i... No i na minus. I przez to dostałeś strasznie jesteś tutaj outpokowany. Tutaj, nie wiem, czemu ty nie odpalasz potki? Nie no, tam byłem serio trochę zestresowany. Serio. I tu jakby znowu tankowałeś te creepy. Jakoś tak to wygląda, nie? Więc tutaj naprawdę no jest trochę kongo. Tu mógłbyś też znowu walnąć E w niego. Jakby cały czas na linii chcesz cały czas to E nawalać na Lux, nie? Bo tego się nie da zdodżować. Naprawdę bardzo ciężko jest zdodżować E Lux. I zaraz, to jest znowu kolejny problem, że ty podajesz tak blisko. Jakby tu to, co chciałbyś ewentualnie zautatakować, to ewentualnie tego creepa, więc powinieneś stać no gdzieś tu, tak jak stoisz, nie? I okej. Okay. Ja, tu... Ej, sorry, że ci teraz tak szerwę, teraz na ten czat tak spojrzałem, nie? Ej, tam się wszyscy śmieją, że platyna 4, nie? Ale tak dla czatu. Każdemu się trafi jakaś gorsza gierka, plus w sumie stresik wlatuje, więc... XD, no dobra, nie? To są eksperci z czatu, nie? Oni wszystkich... Nie, ale, no, ale czasami tak ktoś... Nie ważne, czy masz Challengera, czy platynę, czy Golda 4, czy Iron 2, póki nie przyjdzie tutaj Faker, to... No... No i zobacz, a znowu, jakby ty zawsze możesz stanąć tak na dystans, że on cię nigdy z E nie trafi. Tylko teraz, czemu stoisz tu i wchodzisz pod tą stronę, zamiast stać po prostu tutaj? No bo tutaj się cofnąć, jak on podchodzi. Bo teraz podchodzi, to jeszcze bliżej do niego podchodzisz i tak, żebyś w ogóle E nie mógł zdodżować. On trochę za blisko tą grę. Zawsze jak coś w ciebie leci i to E, które od niego leci, to zawsze musisz dodżować w lewo, bo jak pójdziesz do tyłu, to... Nigdy się nie pójdzie, a w sumie zawsze doczekać do tyłu. No w sumie no tak. No dobra, nie? To jest jakby laning phase. No i to jest plus tego, że możesz cofnąć tutaj elegancko, szybko cofasz, od razu kupujesz co trzeba, tepujesz i nie tracisz w ogóle nic totalnie. No tylko wiadomo, no to jest zajęło ci to trochę zbyt długo. Bo równie teraz w tym momencie musisz zacząć tepować i wtedy nie tracisz żadnego creepa. A my tutaj jeszcze mamy no... Z 10 sekund dodatkowych w sklepie, które straciliśmy. No tak, bo przez to, że ten angielski tak zbyt nie ogarniałem. Nie, no wiadomo, nie, po prostu mamy tutaj pewien błąd komunikacyjny, nie? I błąd z tym, co chcemy myśleć, nie? Ale Darksteel, zajebisty, zawsze grasz na midzie, praktycznie na każdym czempionie, bo no nie dość, że jest tani, spoko jest do kupienia, jak masz takie 500 golda czy coś i nie jesteś w stanie kupić całej książki. To potem daje ci jeszcze strasznie dobre value, bo jak włapiesz 1-2 kile, to na bardzo dużo dostajesz z tego. Nie, ja zawsze jak właśnie na dumnych zgram, to jak miałem hajs, to albo leciały budki i potka, żeby tam bardziej trochę na linii postać i trochę szybciej uciekać, a tak to potem Echoludem leciałem z automatu, nie? Nie, no kupuj Dark Seal, jak masz tak mało golda. Jak masz 1100, to od razu kupuj tego Lost Chaptera, zaginiony rozdział. I będzie git, nie? I
I tu tak samo, nie powinieneś nigdy stać tak blisko na niego. Jakby mógłbyś równie dobrze stać tu i dla tego, co chcesz zrobić na linii, to nic się nie zmienia, bo cały czas możesz walnąć E w niego, cały czas możesz atakować te creepy, a tak to po prostu podchodzisz i jest szansa, że dostaniesz jakieś Q, W, tam, znaczy Q, E od tego Mordekaisera i jest git. I tutaj, w tym wypadku, jakby to, że on tu stoi wave, to jest tragiczne dla niego. Bo wtedy on za dużo ci nie może zrobić, jeżeli ty możesz stać tutaj, nie? Możesz spingować się Karima, żeby podszedł. I zawsze możesz coś rozegrać. I wtedy macie naprawdę giga zajebiście. A tak to wziąłeś, to dałeś do towera, dopuszować. I jakby to się bounsuje i nie, w ogóle nie wykorzystujesz tego, że on tak chujowo ustawił tego wave'a. Więc to, co możesz tutaj zrobić, to na Lux jest bardzo fajne i na innych championach, które mają tarczę, że jak teraz to tutaj przyjdzie, to możesz sobie stanąć gdzieś tutaj, tak jak stoisz, albo ewentualnie pójść trochę do góry, jakby on do ciebie podszedł, klikasz W na siebie i wtedy w ogóle nie dostajesz damage'a z tych creepów, bo wszystko przychodzi na tarczę, a tak to możesz poczekać, aż twoje creepy przyjdą i wtedy ten wave będzie tutaj ustawiony, nie? Cały czas. Rozumiesz? No, rozumiem, ogarnę. Nie no, słucham, nie? Wiem, o co chodzi. Więc to jest na pewno mega spoko. I jakby no, bardzo, bardzo mało creepów tutaj masz, nie? I to jest też tam gdzieś problem tego, że coś tam pomisowane było, to jakiś fifrafon. No i przez to będziesz miał mniej golda, nie? I potem, jakby koniec końców doszliśmy do tego, że potem przez to, że masz mniej golda, to nie masz otóż creepów z tyłu. Więc sobie w ogóle możesz też nie powinieneś w ogóle tak stać. Stajesz gdzieś tutaj, rzucasz sobie E i potem ewentualnie dochodzisz, żeby zautatakować, pyk, cyk, autoataczek tu, autoataczek tam i masz to dopuszowane, nie? Czyli tak bardziej się z tyłu trzymać. No jakby Lux musisz zawsze na dystans trzymać wszystkich, nie? Bo po prostu wykorzystać to, że ty masz duży zasięg. I teraz tutaj fajnie po prostu zwardować w tym miejscu. Bo wtedy widzisz, jeżeli ktoś by chciał wejść ci tutaj do twojego lasu, tędy, jakkolwiek by chciał ci wlecieć tym Nunersem. A tak daleko przejść, to po pierwsze jakby przychodził stopa, to nie będziesz widział, jak tędy przejdzie, to pierwszy problem. No to w sumie fakt, teraz zauważyłem to dopiero. A drugi problem, że to jest trochę dalej, nie? Więc zmisujesz creepa pewnie jednego przez to, że się trochę spóźniłeś. Więc tu też jakby też nigdy nie powinien dostać tego nie? No, widzę, że się zdarza. No też w sumie dość tego warto tam, jak pokazałeś na tej rzece, to trochę mniej czasu tracisz, żeby dojść do tego krzaku. No właśnie o to chodzi, nie? Po prostu rzucę warda tu i nic nie tracisz wtedy na linii. Jest git. Tu spoko, że mu recall przerwałeś. Z przerywaniem recalli najlepiej po prostu też zawsze czekać do ostatniej chwili. I wtedy jest giga chill. No dobra, nie, no tu jest spoko Fire Ant, tu to git wyszło, że go zabijasz. Ewentualnie to, co tutaj chciałem, żebyś zrobił, no to on no normalnie raczej tutaj będzie cofał, nie? Czy później cofnie. Jak teraz stoi tak, to możesz też od razu zerkować, bo teraz obijesz całego wave'a i prawdopodobnie go trafisz, bo on stoi pod towerem, więc za bardzo nie ma jak wydodżować tego, nie zdąży ci tutaj przejść. Więc dostał go te obrażenia, byłby obity. No i potem bardzo szybko wtedy bierzesz cały wave, bo to jest praktycznie, że rzucasz R i potem po dwa autoataki i te wszystkie creepy umierają, nie? I pod towerem możesz go zabić. Bo no, nie spodziewałem się, nie? Jakby nikt się tutaj nie spodziewa, że ten Mordekaiser będzie tutaj stał jak debil, nie? Wiadomo, że on tak robi. No ale jakby no. Tak stał na tamtych HP-kach po RC, to i tak jest git. Aha, czyli tamtą R-kę to bardziej ci chodziło, żeby te miniony tam z... No, po pierwsze to, że szybciej przepuszujesz wave'a, będziesz jakby, wiesz, go bijesz jeszcze do tego. Najpierw czego pod towerem możesz go zabić, możesz ci go zdejmować Hekarimem. Bo dobra, no, tutaj... Ja zrozumiałem bardziej, że miałbym go zerkować i w sensie, że go to zabije czy coś. Bardziej tak to zrozumiałem. Dobra, to w sumie źle się zrozumiałem z tobą. Nie, a tutaj elegancko, ładnie, Fire Ant, no to była klasa, nie? No i tu ten. Dobrze. I tu jak zabijasz, no to wiadomo, standardowa akcja, chcesz szybko dopuszczać wave'a i potem cofnąć, więc no, musiałbyś rzucić tak R, że rzucasz we wszystkie 6 creepów. Możesz tak sobie podejść na melee range, przecież one się ustawią, ty rzucasz E po autoataczkach i ty wszystko strasznie szybko pushujesz. No i trochę szybciej zawsze zrecallujesz. No i teraz tu chciałeś tego plate'a brać, nie? No jakby chcesz. No to, no chciałem. Tylko lepiej po prostu szybciej zrecallować i...
I właśnie zreglować tak opart. Teraz jakbyś brał tego Platina, to w tym momencie prawdopodobnie byś go wziął. Tylko problem jest taki, że on już tu jest na linii i on ci odbije wszystkie creepy, nie da ci zrecallować. I potem jeszcze będziesz miał bardzo tragiczny recall, będzie ci ciężko zrecallować i stracisz na tym dużo creepów. Czyli bardzo, bardziej opłacalne jest wziąć wave'a, cofnąć się, nie brać tego plate'a i wrócić na linię, niż brać plate'a, tak? Tak, tak, tak. Bo plate'a prędzej czy później i tak weźmiesz, a tak to po prostu jesteś nie w tempo, nie? Bo teraz... Zobacz, jakbyś szybciej spuszczał tego wave'a i trochę tej mniej czasu spędził w sklepie, to już byś przyszedł i byś wszystko to zgarnął i nic byś tu nie stracił. Właśnie przez to, że... Nie trafiłeś wszystkich creepów z E, tam z 3-5 sekund dłużej ci to zajęło, no jeszcze trochę w sklepie siedziałeś, to dostaniesz praktycznie całego wave'a, tak to nic nie tracisz i masz Bailando super recall, nie? I teraz już dochodzisz do takiego momentu, że w sumie tego Mordekaisera raczej nigdy nie zabijesz, możesz go pushować czy coś. I teraz sobie po prostu masz każdego wave'a po prostu perma pushować. Właśnie tak jak, o, rzucasz tutaj E. No już tam chciał do mnie podejść, o. Czy coś, no naprawdę tutaj trochę za blisko podszedłeś, nie? I W od razu rzucaj, nie? Jak on w ciebie wchodzi. No serio, trochę zestresowany byłem podczas tej gierki. Dobra, nie, ale... Ale wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. No i teraz, jak jesteś w czymś takim, no mogę z dwóch autoataków wziąć, tak. Ale tak po prostu, że podchodzisz tu, stoisz w tym miejscu, gdzie pingowałeś i zawsze pierwszy wave'a pushujesz, nie? Bo masz zrobić coś takiego. Czekaj, pokażę ci na practice tool, bo tam ciężko było to zrozumieć. No i tak dobra, muszę to, nie? Ale klikasz to tak, ku, pyk, pyk. Wszystko zabijasz, nie? Nawet trochę krzywo to zagraja, nawet szybciej możemy to zrobić. Nie no, ogarnę, o co ci chodzi. Wiesz o co chodzi? Że jakby czekasz, aż ten wave do ciebie podejdzie, jak on już jest gdzieś tu, to po prostu rzucasz sobie tak ten wave wyjdzie szybciej. Tak o. Rzucasz ku. Teraz czekasz, aż wszystkie creepy w to wejdą i pyk. Widzisz, nie ma całego wave'a. Wiadomo, że miałbyś mniej AP i mniejszy level, więc pewnie będzie musiał tam z dwa autoataki rzucić. I... Wtedy po prostu go od razu bierzesz. To ja zawsze sobie robię trochę uproszczoną wersję. W sensie daję E na trzy ostatnie minionki, auto atakuje je, bo one wtedy padają i te trzy biorę z autoataczką po prostu, nie? A to twoje widać, że po prostu szybciej leci. No ewentualnie jak potrzebujesz zlikolować, to masz po prostu tak zagrać, nie? Że właśnie rzucasz RK i E i na E i R zabierzesz wszystkie creepy. Może tam trzeba dorzucić trochę autoataków, jakbyś w kanonach chciał bić czy coś, ale... Tak, to po prostu zawsze możesz pierwszy spuszować wave'a, lepiej zrecallować czy coś w ten desen, nie? Ty zawsze pierwszy wychodzisz i jest git, nie? Tak samo jak tutaj. Tylko no, tu potrzebujesz 9 level, żeby one-shotować te wszystkie creepy z tyłu wtedy i wtedy jest zajebiście. Żeby po prostu nie był do tyłu. I trzymał właśnie creepki. Bo wtedy jak nie jesteś do tyłu w creepach, to one-shotujesz. No i tu nawet mógłbyś po prostu rzucić AR. Tak po prostu, żeby tego wave'a spuszować i nie wiem, zejść se do bota. Czy czegoś poszukać. No, bo tak samo tu, mogę rzucić E we wszystkie creepy. Wtedy masz wszystkie spuszowane elegancko, nie musisz się o tym nic martwić. Dużo tego jest, no i git, nie? Dobra, a jeszcze jedno takie pytanko, jak na przykład widzisz takie sytuacje, masz na przykład jak na bocie tam puszują mocno albo na topie. I jungle gdzieś jest po drugiej stronie, a ty masz, no załóżmy mida czystego, nie? Masz spuszowane, to schodzić czy lepiej puszować na swojej linii? Generalnie zawsze zanim zejdziesz chcesz spuszować wave'a, nie? No tak, ale załóżmy, że już jest na przykład ten wave spuszowany, nie? Masz tam już wyczyszczonego mida i nie wiem, puszują ci się na bocie. No to schodzisz im tam pomóc, czy co właśnie na przykład do bazy? No chyba w sumie lepiej... No nie wiem, pary, czyli załóżmy, że teraz jesteś tu, nie? I nie intujesz. I po prostu rzucasz E i R i puszujesz całego tego wave'a i jesteś pierwszy i masz wszystko zrobić, co ci się żywnie podoba, nie? To wtedy jakby nie da się powiedzieć, czy powinieneś się zrecallować, czy pójść na bota, czy co. No wszystko zależy od tego, ile masz HP, ile masz golda, co możesz kupić, jak wygląda sytuacja na bocie. No i musisz zobaczyć, co się dzieje na mapie, nie? I czy ty chcesz zrecallować akurat, czy masz może te peka. Czy to jest dobry moment na recall, ale jest jakby bardzo dużo czynników, które musisz wziąć pod uwagę.
zanim podejmiesz tą decyzję. No czemu, ale czemu? No idealnie na przykład wiesz, jest przepuszczałeś. Tutaj jakby była taka sytuacja, że widzisz, że na bocie jest git, na topie nie masz za bardzo co zrobić, to możesz tutaj po prostu sobie rzucić E, R i cofnąć. Dlatego też tutaj nigdy nie powinieneś dać mu tak podejść, nie? Jak on tak podchodzi, to powinieneś stać całym już tutaj gdzieś. No to strasznie za blisko stałem obok niego. Najlepsze jest to, że dopiero teraz się tak jakoś odstresowałem, jakoś jest lepiej. Ja pewniczę, normalnie stres jak na jakimś egzaminie czy coś. Nie, ja tak mam czasami, wiesz? A jak ziomek parę, jak ziomek tutaj gdzieś stoi tak o, tak on tej kmini coś tej kręci lewo prawo, to rzucasz mu ku. Tylko rzucasz stąd ku, nie? Tak żeby on nie mógł rzucić w ciebie E z powrotem. Oho, dobra. Bo teraz on tutaj się zlokowali w animacji i dostałeś się, wyjebałeś. No Q zupełnie źle poleciało. No. Poleciało, źle rzuciłem. No, no ale teraz jakby tutaj, w tym momencie to jest właśnie ten moment, w którym czekasz na te creepy, one podchodzą, rzucasz ku. No i chcesz złapać jakby wiesz, wszystkie sześć naraz. Brakuje ci teraz trochę AP, żeby mam shotować to, nie? No i tak poza tym grasz tak tą Lux. Cały czas chcesz jakby wiesz, puszczać te wave'y, po prostu dużo farmi, bo też jak zagrasz tak, że grasz QE, to chcąc, nie chcąc i tak będziesz miał ze 9-8 creepów na minutę. Bez żadnego problemu. No a potem jakby w późniejszych fazach ciężko sobie powiedzieć coś o tej grze, bo... No tam bardziej za supporta robiłem. Strasznie chaotyczna była, nie? I nic mi musiałeś zrobić. Ale właśnie potem gdzieś tam Lux fajnie gdzieś tak, nie wiem... Stoisz gdzieś w jakimś Fog of War, że cię nie widzą i po prostu szukasz jakichś klatek z ukrytych. Żeby cię po prostu nie widzieli jak rzucasz, trafiasz ku ER i zabijasz ludzi, nie? Ogarniam. Dobra, nie? I to chyba tyle tak tutaj można powiedzieć. Ja w tej gierce bardziej supporta grałem, można powiedzieć, ten Darius tam kernął. No nie, ale wiesz, po prostu jakbyś to na przykład nie wyjebał się 5 razy, bo na przykład 1-0 miał 10 na minutę, to zawsze też lepiej i zawsze też, nawet jeżeli twój Darius nie ma 30-0, no to wtedy ty grasz pierwsze skrzypce i jest gitara siema. I bardzo ciężko na ciebie się gra i puszuje, bo problem jest taki z grania na Lux jest taki, że jeżeli przeciwnicy są w enemy teamie, no to co oni mogą zrobić? Muszą cię jakoś mocno zadajwować, a jeżeli nie mają mocnego dojazdu, to po prostu czyścisz falę i nikt do ciebie podejść nie może, nie? Rozumiem. O co chodzi? Tak. Że jakby bardziej musisz na zasięg grać tą Lux. Tak, żeby to Q i E zawsze rzucać tak mniej więcej na max range'u, by nikt nie mógł do ciebie podejść z powrotem uderzyć, nie? Co na normalkach popróbuję, żeby tam nie rąbać nikomu rankeda. No i to chyba tyle nam ode mnie na dziś. Nie no, dzięki. Dzięki. Tak, spoko mi to dało dużo. Dobra, pan miłego, trzymaj się. Miłego, powodzenia życzę w następnym climbingu, nie? Spoko, na razie. Spoko.